Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie wielkie porównanie nowej klasy postaci, czyli Barda, z innymi klasami postaci, jak działają na niego pasywki, czyli tam jakieś uniki, bloki, jakieś tam firebole paladyna i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego kilka nowych smaczków, o których się dowiedziałem dopiero wczoraj wieczorem, o których nie wspomniałem na poprzednim odcinku, także myślę, że będzie to naprawdę ciekawy odcinek, taki dopełniający powiedzmy właśnie wczorajszy i właśnie ten temat nowej klasy postaci. Na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie, możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i możecie pisać komentarze, bo już na pewno macie jakiś wyższy level na tej becie, już ją ograliście i tak dalej i po prostu macie już jakąś wyrobioną opinię o tej klasie, więc po prostu zostawcie tego kciuka w górę. I okej, myślę, że możemy zaczynać. Na wstępie, co w ogóle tutaj jeszcze się dowiedziałem? Jeżeli chodzi o obrażenia, to tak jak mówiłem w poprzednim filmie, w ogóle odnośnie mechaniki całej klasy, jak ona działa, co tutaj jest ciekawego z nią zrobione, powiedzmy, jak działają te pasywki i tak dalej. To wszystko powiedziałem w poprzednim odcinku, nie będę się powtarzał. Dzisiaj tylko go delikatnie dopełnię. Tak jak wspomniałem właśnie w poprzednim odcinku, obrażenia faktycznie są takie same jak u maga, aczkolwiek tutaj nie są to tak jakby obrażenia magiczne. Co za tym idzie, pancerz na tą klasę postaci osoby, z którą walczymy, działa. Po prostu wiadomo, jak jesteśmy magiem, to pancerz przeciwnika nas nie interesuje, bo mamy tą penetrację pancerza, czyli wojownik może mieć tam nawet 50% nas jako maga, to nie interesuje. Natomiast Bard tutaj właśnie niestety o ten pancerz się, można powiedzieć, rozbija i nie ma tej penetracji pancerza. Więc no tutaj dużo osób mówiło, że na przykład, nie wiem, mag będzie strasznie słaby w porównaniu do tego Barda, no bo nie dość, że obrażenia takie same, no to tutaj Bard ma większy przelicznik na HP, no ale nie do końca, no bo magma jednak mimo wszystko te 10% pancerza i Bardowi będzie to po prostu przeszkadzać. To taka ciekawostka, więc wygląda to, że jest wszystko w miarę zbalansowane, jeżeli właśnie o to chodzi. No i dobra, druga sprawa, którą tak naprawdę zauważyłem dopiero wieczorem, bo tutaj to wam powiedziałem, obrażenia tak jak mówię, bo dużo osób mnie właśnie pytało o tą penetrację tego pancerza, jak to wygląda. Druga sprawa odnośnie tych pasywek. Tu, jak widzimy, mamy długość tych rund. Okazało się, że ta długość tych rund się zmienia. Wczoraj jak nagrywałem, oczywiście tutaj w opisie się zmienia. Wczoraj jak nagrywałem odcinek, no to właśnie pisało mi tam, chyba tutaj mieliśmy dwójkę, tu mieliśmy dwójkę i tu trójkę i ja się tak trochę zmieszałem, bo mówię, kurczę, no skoro melodia może trwać maksymalnie 4 rundy, my mamy tam na, w tym level 3 mamy trójkę, długość rund w sensie 3, no to jak dodamy dwie bonusowe, bo możemy mieć jakieś dwie bonusowe, to daje nam 5, nie? Więc coś tutaj nie gra faktycznie, no ale to jest pokazane na obecny stan, jak to wygląda, czyli jak teraz sobie dorzucę inteligencji. Co ciekawe, w ogóle postać może być bardzo ciekawa. Dużo osób mówi, że dobrze tu będzie od samego początku iść 1:1 właśnie ta inteligencja HP. Wiadomo, że każda klasa postaci, najważniejsze co ma, no to główną statystykę plus właśnie to HP. No ale jednak tutaj jeszcze HP wpływa nam bezpośrednio na naszą pasywkę, co jest takie, można powiedzieć, no ciekawsze. Więc tak, jeżeli o to chodzi, to teraz dorzucimy sobie na przykład 100 inteligencji, powiedzmy. Mam tego golda trochę, dostaliśmy tutaj na start 1000, więc może będzie to w ten sposób. No i zobaczcie, teraz zmieniło mi się to wartości bazowych, czyli mamy level pierwszy 1 runda, level drugi 1 runda i level trzeci 2 rundy. No i teraz wszystko się zgadza, bo jak do levela trzeciego dodamy sobie 2 bonusowe rundy, to będziemy mieć łącznie 4 rundy, czyli tak jak to jest tutaj w opisie właśnie tej postaci, ale to już wam pokazywałem wszystko wczoraj. No i teraz zwróćcie uwagę, że jak najedziemy tu, to od razu nam liczy, ile musimy mieć minimum właśnie swojej tego swojego HP, tej swojej statystyki wytrzymałość, żeby po prostu dostać jedną bonusową rundę i żeby dostać dwie bonusowe rundy. No i tutaj mamy w nawiasie minimum 50 oraz minimum 75. Minimum 50 dla jednej bonusowej rundy, minimum 75 dla drugiej bonusowej rundy. No i jak teraz sobie dorzucimy w to HP do 75, zwróćcie uwagę, to od razu nam się tam w opisie zmieni, więc to jest bardzo fajne, że nie musimy tego liczyć. No i teraz tu nam doszedł jeden, tu nam... Nie, przepraszam. Coś nie tak. A dobra, bo ja od razu dobiłem do 7.5. Okej, to czekajcie, jeszcze raz wam to zaprezentuję. No bo teraz jak dobiliśmy do 7.5, to jak sami widzicie, mamy maksa. Okej, teraz 57, to mamy 50%, a żeby mieć maksa, to musimy dobić do 86. Dobra. No i teraz zobaczcie, w takim rozstrzale dodaje nam tu jedną bonusową rundę, tu jedną bonusową rundę i tu jedną bonusową rundę. Od razu mamy to napisane. Wiadomo, żeby ta pasywka działała najlepiej, no to musimy tak mieć rozbite te statystyki, żeby po prostu zawsze mieć tutaj maksymalną ilość, czyli 3, 3, 4. No i teraz jak dorzucę sobie 86 tego HP
To nie jest zbyt skomplikowane, nawet więcej trochę dorzuciłem. No to już mamy maksa, czyli tak jak mówię, 3-3-4. Mamy wszystko napisane, mamy napisane jak to działa, więc to jest jak najbardziej git. Ja myślałem, że oni tutaj po prostu popełnili błąd w tym opisie właśnie tej pasywki, no ale wygląda na to, że nie, że po prostu działa ona w taki sposób, że się sama zmienia i dzięki temu mamy wszystko na bieżąco zaktualizowane. Jeżeli chodzi generalnie o pasywkę, to tak, to już może powoli będę przechodził do tego zestawienia z innymi klasami. Bardzo dużą furorę, powiedzmy, robi ta ostatnia melodia, czyli to odnawianie HP, dlatego że jak walczymy z jakimś, nie wiem, wojownikiem czy tam paladynem, powiedzmy, który nas mało bije, bo no jednak wiadomo, wojownik bije dość małe te ciosy, no to bardzo dużo się leczymy, nie? Potrafimy się wyleczyć nawet za cały dany cios, więc to jest na plus. Druga sprawa, walka z paladynem. On nam bije tego fireballa, to jest, od razu wam powiem, 33%, no ale my możemy, jak nam siądzie fajna tutaj nutka i tak dalej, to możemy się wyleczyć nawet za całość tego fireballa, którego otrzymaliśmy, więc ten bard na paladynów może być naprawdę ok. Drugą spoko melodią jest ta, z tego co pisali, bo jednak, no na przykład, nie wiem, tutaj generalnie to wydaje się takie w porządku do używania, no ale jak mamy jakiegoś maga mocnego, z którym wiadomo, walka nie potrwa nie wiadomo ile, to dobrze jest użyć tej drugiej melodii, żeby po prostu zwiększyć sobie siłę naszych ciosów i machnąć jak największe obrażenia, zanim nas zabiją, nie? No i tu mamy tą trzecią redukcję obrażeń, maksymalna, która dzięki tej nutce, tej melodii, powiedzmy, nam się zwiększa, ale to widziałem, że wiele osób mówi, że raczej będzie useless, raczej nie będzie używane. To tak swoją drogą. I dobra, teraz lecimy. Tu mam troszkę dla was rzeczy zapisanych. Po pierwsze, walka z łowcą demonów. Łowca może się odradzać z tą klasą. Więc tak jak wspomniałem, to jest niby... Śmiesznie to w ogóle wygląda, no bo niby bijemy tą różdżką. Tu mamy to odrodzenie, żeby wam to zaprezentować. Niby bijemy tą różdżką, niby właśnie jak mag wygląda niemalże, no a mimo wszystko nie jest to liczone jako atak magiczny, tylko po prostu jako atak taki zwykły, nie? Więc tutaj łowca, tak jak mówię, może się odrodzić. Kolejna sprawa to jest wojownik, który może zablokować, tu zwróćcie uwagę, bo pierwszy atak dokładnie zablokowany, tutaj już więcej bloków nie mamy z tego co pamiętam, szybko nas zresztą ten wojownik dokładnie rozwalił, no ale blok jest, żeby wam po prostu udowodnić. No i tu na koniec mamy zwiadowcę, z nim ta walka troszkę trwała, bo tutaj cały czas miałem to leczenie założone, no ale mimo wszystko z tym zwiadowcą również, o, teraz na przykład uniknął, więc macie po prostu dowód, że te pasywki działają. Kolejna rzecz to jest paladyn. Paladyna mam takiego mocnego, no ale też żeby wam zaprezentować po prostu, no widzicie, mamy teraz 1500, powiedzmy prawie 1600 HP, z tego fireballa dostaliśmy tutaj no około tam 530, więc jest to mniej więcej 1/3, mniej więcej te 33%. Wielka szkoda, bo kolejna nowa klasa, która wychodzi, kolejna, która dostaje niestety te całe 33% HP, tak jak to ma miejsce z druidem, co go chyba najbardziej boli, z berserkiem, z łowcą demonów, więc no niestety ten paladyn cały czas, no zależy jak to będzie działać to leczenie, nie? No ale jednak te 33% HP dość mocno boli, nie ma co ukrywać. Chciałem tutaj jeszcze wam poszukać jakiegoś paladyna takiego, powiedzmy, z jakimś niższym levelem, tylko że właśnie bardzo ciężko jest tu paladyna znaleźć jakiegokolwiek, tak szczerze. Mógłbym niby stworzyć nowego, nie wiem czy to jest zgodne z jakimś tam, powiedzmy, moim własnym sumieniem i tak dalej, ale no mimo wszystko, żeby wam po prostu pokazać, no bo tamten paladyn nas zbija po prostu na hita, nie? Więc nie mamy za dużo walki, ale też żeby wam pokazać, że po prostu atak maga jakby... W sensie inaczej, mag po prostu blokuje tego fireballa, no a tutaj, no to w sumie widzieliście zresztą, że nie blokujemy, tylko po prostu wchodzi to czysto w tego naszego barda. No i tyle, oczywiście tak jak zwiadowca unika, tak samo i zabójca będzie unikał, no i w zasadzie co ja tutaj wam mogę jeszcze pokazać tak naprawdę. Tu mamy tego barda, wojownik blokuje, druid wiadomo, unika i blokuje, no tu nie ma jakiegoś tam wyjątku, że u niego te pasywki nie działają, łowca się odradza. Berserker, o, to jest właśnie ciekawe jeszcze, no bo tu całą resztę wam pokazałem. Ciekawe jest jeszcze, czy ten berserker będzie nam bił dwa razy więcej, ale wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że nie, dlatego że po prostu skoro pancerz berserka będzie niestety miał wpływ na to, że będziemy my mu bić mniej, no to on raczej też nie będzie nam bił po prostu więcej. Tak mi się wydaje. No ale tak to wygląda generalnie, jeżeli chodzi o te pasywki i o te zestawienie z innymi klasami. No i tyle, nie? Tak naprawdę taki krótki filmik, tyle. Nic tutaj więcej nie mam do dodania. Takie dopełnienie wczorajszego filmu.
demo, kto nie wie w ogóle o co chodzi tu z tymi melodiami, jak one działają i tak dalej, to wszystko sobie możecie na wczorajszym filmie obczaić, jak tutaj są przeliczniki, jakie główna statystyka, no to już widzicie, że inteligencja, ale wszystko wam pokazałem we wczorajszym odcinku. To wszystko, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli macie jakieś anegdotki, to oczywiście piszcie w komentarzu, no ale wygląda na to, że postać jest w miarę zbalansowana, tylko pytanie, jak już będzie sobie radzić na takim, nie wiem, normalnym poziomie, nie, na normalnych serwerach, jak to będzie w tych lochach i tak dalej. No mi, tak jak zresztą już chyba wczoraj mówiłem, ta mechanika od tego jakby oddawania HP, dostawania tego HP bardzo, ale to bardzo się podoba. Jak jeszcze nam wejdzie tutaj trzeci poziom jakości tej nuty, to w ogóle tego HP bardzo dużo jesteśmy sobie w stanie odzyskać. Chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem co miałem, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie suba z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę pod tym odcinkiem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, piszcie swoje opinie, swoje anegdotki, tak jak mówiłem, wczoraj bardzo dużo ciekawych rzeczy mi napisaliście, mianowicie mniej więcej, między innymi, o może tak, właśnie tutaj odnośnie tych długości, co prawda sam do tego doszedłem, że to się zmienia, ale pisaliście mi, że coś tam źle zrozumiałem, jeżeli właśnie chodzi o długość tych rund, no i faktycznie źle zrozumiałem, bo nie wiedziałem, że to jest zmienne, myślałem, że to jest wartość, która jest po prostu bazowa i się nie zmienia w tym opisie, no ale to już wytłumaczyłem na początku, nieważne. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!